Ponad 70-letnią tradycję mają noworoczne treningi piłkarzy Krakowi. Zawsze w asyście najwierniejszych kibiców, zawsze w samo południe, gdzie sygnałem do gry jest hejnał z Mariackiej Wieży. Ten sparing drugoligowców z rezerwą nabierał szczególnego znaczenia, gdyż Krakowia zainaugurowała w ten sposób obchod jubileuszu 90-lecia swego istnienia. Jest pan żywą legendą klubu sportowego Krakowia. Krakowia w tym roku obchodzi 90 lat, tyle ile pan sobie liczy. Czym dla pana był i jest ten klub? Przede wszystkim klub, który wychowywał młodzież. Nie tylko wyczynowców, ale szeroką działalność prowadził wychowawczą. I skupiał u siebie i inteligencję, i robotników. I to był taki prawdziwie, jak się to mówiło, demokratyczny klub. Oprócz arystokracji był i robotnik. Od jakiego czasu datuje się trening noworoczny Krakowi? No chyba pan jest najbardziej kompetentną osobą, żeby to stwierdzić. 1923 roku zaczęło się. Kto rzucił pomysł? Jak to się w ogóle zaczęło? Kto był pomysłodawcą? 5 czy 6 chłopców z Gętym na czele na Nowy Rok przyszli złożyć życzenia szatniemu, legendarnemu Wiechciowi. I od tego czasu zaczęli trenować. I później już rok treningi odbywały się normalnie, noworoczne, takie mecze. Liczy sobie pan 90 lat, tyle ile Krakowia. Czego sobie pan życzy na nadchodzący rok i na najbliższe lata? I czego pan życzy swojej ukochanej Krakowi? Nie, przede wszystkim, żeby Krakowia dalej tak prowadziła jak teraz, gdy idzie o piłkę nożną, no może hokej się utrzyma i tak dalej, żeby szerszą działalność prowadzić i wychowawczą i przede wszystkim z młodzieżą, żeby jak najwięcej skupiać młodzieży, bo młodzież potrzebuje godziwej rozrywki. Ile lat poświęcił pan Krakowi? No od 1923 roku członkiem jestem Krakowi. Był pan szkoleniowcem, wychował pan wiele pokoleń piłkarzy. Znaczy, może nie tyle szkoleniowcem, ile ściągałem ze wszystkich stron, z Błoń, z Przedmieść do Krakowi. Bo moim celem było przede wszystkim, żeby młodzież miała godziwą rozrywkę. A z tego mi wyczyn przyszedł. Życzę panu zdrowia i życzę panu realizacji marzeń. Myślę, że tym najlepszym spełnieniem marzeń będzie to, jak Krakowia zagra w pierwszej lidze. No tak, no chciałbym, żeby weszli do pierwszej ligi, ale nie będzie tragedią, nawet jak nie wejdą. Żeby dalej tą działalność swoją prowadzili wychowawczą. To jest przede wszystkim o to idzie. Na noworocznym treningu piłkarzy Krakowi obecne są władze miasta, obecny jest prezydent, obecny jest poseł. Czym podyktowana jest twoja obecność? Dzisiaj ciekawością jestem pierwszy raz na treningu noworocznym Krakowi i Wisły, a przy tym sprawdzić, czy to jest prawda. Bo ja o tym zawsze czytałem w gazetach, wiem, że to jest tradycja jeszcze sprzed wojny, ale nigdy tu nie byłem. Ja myślałem, że to pan Szeląg w telewizji montuje takie podejrzane obrazki i potem udaje, że to jest prawda, że gazeta podaje takie, no, że to jest rytuał dziennikarski. Ale dzisiaj przyszedłem, sprawdziłem, naprawdę cudowna atmosfera, gracze biegają i to w ogóle wysilają się, w ogóle całkiem serio traktują ten trening. I to mi się bardzo podoba, już chyba będę chodził zawsze. Nawet bramki padają, widzę, że nie marzniesz, dobrze się czuję. Ale właśnie tak nie wiem, jest 1-1, więc nie wiem, czy tu nie ma jednak jakiegoś elementu ukartowania tego meczu, ale mam nadzieję, że będzie wynik taki porządny, ktoś wygra, ktoś przegra, będzie jak w prawdziwej polityce. 96 rok, rok jubileuszu obu krakowskich zasłużonych klubów Krakowi i Wisły.
Jak sądzisz, no czego należałoby życzyć obu tym klubom? Ja właściwie nie życzę tym klubom wielkich awansów, chociaż one o tym marzą. Mnie się marzy oczywiście, żeby w Krakowie były klasowe mecze, żeby przyjeżdżały zagraniczne drużyny, żebyśmy mieli tę atmosferę, którą ma dzisiaj Legia. No to w Warszawie gdzieś tam do tych pokoi sejmowych nawet te wrzaski dobiegają. Tego niekoniecznie. Życzę tej atmosfery, to znaczy tej miłości kibiców, którzy potrafią i dla Wisły, i dla Krakowi zrobić bardzo dużo, bo przyjść nawet pierwszego dnia nowego roku na trening. Tej atmosfery, jaka jest tutaj. I tego życzę. A wynik i to mistrzostwo nie jest najważniejszą rzeczą. Tej atmosfery, że są ludzie, którzy kochają piłkę, chcą grać i są ci, którzy chcą to oglądać w tej atmosferze, jaka tutaj jest. Tak jak i ty chciałeś dziś oglądać. No, ale ja z ciekawości. Ja nie jestem takim zaciętym kibicem, który by rzucił wszystko, żeby pójść na mecz. Ale dzisiaj z ogromną przyjemnością przyszedłem tutaj. Szczególnie, że mam wrażenie, że po wczorajszych mrozach dzisiaj jest upał. Jest takie powiedzenie, nic o nas bez nas. Program jest o Krakowie. Ty jako przedstawiciel tej drużyny, czego sobie życzysz i zespołowi w tym 1996 roku? Zacznę od drużyny. Chciałbym, żeby Krakowia wreszcie wyszła do pierwszej ligi. No i klub, żeby dobrze prosperował. A sobie życzę, żeby kontuzji mnie nie łapały i kolegów. No tak samo. Miniony rok był pomyślny dla ciebie i dla zespołu. Sądzisz, że ten nadchodzący będzie również tak udany? Po przepracowanej zimie ja myślę, że będzie bardzo dobry, lepszy niż ten. Nastawiamy się na awans do pierwszej ligi, o to będziemy walczyć. Noworoczny trening piłkarzy Krakowi, historia, tradycja, ty jesteś młodym zawodnikiem, ale czym on dla ciebie jest? To jest tradycja, to jest tak jak jestem z Krakowa, to jest dla mnie święto tutaj. Tak jak dla wszystkich chłopaków tutaj, to zabawa i dla każdego Krakusa to jest święto. No. 100% frekwencja szaleństwa sylwestrowej nocy nie przeszkadzają wam w tak licznej obecności? Nie, bo to jest święto, tak jak mówiłem, święto i dla każdego jest przyjemność zagrać w takim meczu. No. Nieraz dawałeś dowód tego, że te biało-czerwone barwy są dla ciebie no święte. Ja się tu wychowałem w Krakowie, kocham ten klub, to jest moje całe życie, no, Krakowie. No. Czy na przykład w takim podejściu innych zawodników nie należy upatrywać tego, że jesteście jako Beniaminek w tabeli aż tak wysoko? Tak, tu jest przeważnie, cała prawie drużyna są wychowankowie, młodzi chłopcy. My lubimy się, tworzymy kolektyw i szanujemy się nawzajem i jakoś wyniki idą, same idą. Trenerzy tak samo do tego się przyczynili. No. Powodzenia dla ciebie i dla całego zespołu w tym nadchodzącym roku. Ja chciałem też podziękować telewizji za dobry rok i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A?